W roku 2022 wsparciem objętych zostanie 21 osób. Wśród nich będzie 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dwie osoby niepełnosprawne do 16 roku życia. Głównym celem tej edycji programu jest właśnie wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu. Stopniu niepełnosprawności. Zakres usług może polegać w szczególności na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach, wybrane przez uczestnika programu miejsce np. placówki służby zdrowia. Ośrodki rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe, etc. Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jako asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej czy opiekuna medycznego. Ponadto musi się wykazać przynajmniej 6-miesięcznym stażem. Ustka na realizację programu pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 551 tysięcy złotych, pokrywa ono koszt prowadzonych działań w 100%.